bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Proszę Państwa, jesteśmy na Starym Rynku. Za mną fontanna schładzająca. Tutaj będzie może lepiej widać. Ale nas dzisiaj nie interesuje fontanna, tylko coś, co stoi tutaj właśnie w kałużach i przypomina, proszę Państwa, jakiegoś niebieskiego kosmitę. No ale nie jest to kosmita, a proszę Państwa, komputer. Komputer, który no i nieczynny chyba jest. Czy jest czynny? Zaraz zobaczymy. Próbuję tutaj włączyć, ale proszę Państwa, proszę zobaczyć. To jest właśnie ten dziwak kosmiczny, który pokazuje rozszerzoną rzeczywistość. Mamy tutaj przecież rynek. Wokół mnie, proszę bardzo, z kościołem. I tutaj w chłodzie jest właśnie rozszerzona rzeczywistość. Ponieważ to nie działa, bo nawet nie wiem, zaraz zobaczymy. A w ogóle to jest takie brudne, że tutaj nic nie widać. Więc proszę Państwa, posłużymy się filmem reklamowym, który obrazuje całość sytuacji. I zobaczymy, na czym to polega. Warto, do tego to już dopowiem, że teraz jest bezpłatne. Ale jak widać, obraca się. Może tutaj z tej strony. O, mamy kościół nawet, proszę Państwa. Mamy kościół. I to do góry i do dołu. I to do góry i do dołu, proszę zobaczyć. I zobaczmy, tam jest dobrze pokazane, wszystko będzie dobrze. Nie wiem, ile to będzie kosztowało użycie, bo na razie władze miasta o tym nie mówią i dokąd będzie bezpłatne. Ale jest fajnie, 30 parę stopni dzisiaj, jednak tutaj jest dosyć chłodno. No chociażbym, proszę zobaczyć, jakie to jest brudne, to trzeba wytrzeć jakoś, tutaj ktoś powinien koło tego stać i po prostu, albo ludzie po użyciu wycierać. Mamy tu stary kościół na tle właśnie nowego kościoła, nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać, ale już chyba zepsute. Nic nie działa. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.